zdrowia, szczególnie dla normalnych. Czy Joe śpiący Biden to jest pobożny katolik, czy to jest zawodowy katolik? No, wygląda na to, że sporo Polaków nabrało się na to, że jest pobożny katolik. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ogólnie tak patrząc na statystyki, czy na rozmowy z Polakami, to wygląda na to, że jego wyznanie, jego wiara Joe Bidena, to część ludzi mówi, że jest praktykującym katolikiem, no i to jest pewien powód do dumy, no ale też jest wielki podział pomiędzy lewicą, demokratami i konserwatystami, republikanami. Patrząc się na badania opinii publicznej, no to 88 demokratów, socjalistów na 100 twierdziło, że Joe Biden jest co najmniej trochę religijny. Wśród republikanów, konserwatystów tylko 36 na 100 mówiło, że jest co najmniej trochę religijny. No i tak patrząc na to z wierzchu, no to wygląda na to, że demokraci mają rację. No, człowiek, który chodzi na mszę świętą do kościoła katolickiego co niedzielę, no i to, że wiara pomogła mu przetrwać przez no, kryzysy, tragedie rodzinne. On stracił swoją pierwszą młodą żonę. Traktor uderzył samochód w 1962 roku. On stracił młodą żonę, stracił jednorocznego syna. No i tłumaczył, że w zasadzie wiara i katolicyzm mu były potrzebne, żeby przetrwać. Jego syn Bill, który przetrwał ten wypadek, no był trochę poszkodowany, ale przeżył. Umarł w 2015 roku w wieku 46 lat. No, tragedia rodzinna to też jest taka, że Hunter Biden, czyli inny syn, drugi syn Bidena, myślę, że chyba z tą drugą żoną już, no to on nie dość, że brał ciężkie pieniądze z ukraińskiej firmy naftowej, no to on właśnie spał ze swoją bratową, chyba jeszcze w tym czasie, kiedy jego brat umierał. Także to no, nie najlepiej to wszystko wygląda pod względem ojca i pod względem syna, tego drugiego syna. Biden wspomina wiarę katolicką dosyć często, także, że większość republikanów, taki średni republikanin, no to wie o tym, demokraci też o tym wiedzą, ateiści, demokraci się denerwują, no ale socjaliści zawsze wykorzystują każdą informację dla własnego zwycięstwa. No i właśnie często podkreślają, ateiści podkreślają, że Biden jest katolikiem, kiedy rozmawiają z republikanami, z konserwatystami. Także nie ma się co dziwić, że 63% konserwatystów, republikanów uważa, że nie jest zbytnio religijny i że nie jest religijny kompletnie. Tak jak się słucha czy czyta niektórych tych reporterów, tych zgadzinówek komunistycznych, socjalistycznych, no to oni się właśnie podniecają, oni przyklękają. Lewica ta ateistyczna, lewica przyklęka przed nim, wychwalając go za katolicyzm. No jest to wredne używanie wiary do tego celu. Piszą, że to jest fascynujące, że Biden jest właśnie takim pobożnym i oddanym katolikiem, że chodzi na mszę. No raz kiedyś to mu któryś ksiądz nie dał komunii świętej, także to też trzeba pamiętać, że ksiądz odmówił Bidenowi dania komunii świętej. No i to jest ciekawe, że w prasie ogólnie lewackiej, no i ogólnie jako taki katolicy są przedstawiani, czy słowo, które jest używane razem ze słowem katolik, no to jest pobożny katolik.
Ciekawe, że protestant, no to zawsze jest określany jako zagorzały protestant, no i pobożny katolik. Także w Ameryce tak prasa to rozdziela. Patrząc na to, co się stało od tego, kiedy Biden został zaprzysiężony 20 stycznia 2021 roku, no to pobożny katolik, no to jest takie słowo wytrych. Ono pasuje wszędzie tam, gdzie liberalne media pasują, bo oni z jednej strony, jeżeli prezydent Biden jest katolikiem, no to przewodzi, to jest wspaniała rzecz. Z drugiej strony ci wszyscy socjalistyczni wściekli lewacy, kiedy mogą skasować katolika, to katują. Każdego katolika utożsamiają ze zboczeńcami w habicie. No i mówią, że w zasadzie każdy człowiek w habicie to jest zboczeniec, no a każdy katolik też w zasadzie jest zboczeńcem, bo popiera pedofili. No to, że oni popierają wszystkie te LGBT i te wszystkie inne sprawy, no to już nie ma żadnego znaczenia i bardzo często to, że większość tych księży to są pederastami, czyli oni homoseksualistami, bo preferują młodych chłopców, a no zdarzają się pedofile, którzy sięgają po młode dziewczynki, no ale czy proporcje wzdłuż ogólnej populacji ludzi w swetrach jest więcej czy mniej pederastów niż ludzi w habicie, no statystyka pokazuje, że jest to mniej więcej to samo. Dziwne, ale to jest mniej więcej to samo. Także dla wielu republikanów i dla tradycyjnych katolików, także no bo to jest z reguły, katolik, no to z reguły jest republikaninem, no bo z reguły jest konserwatystą, z reguły jest Bóg, honor, ojczyzna, z reguły jest rodzina, uczciwość i tradycja. Socjaliści, demokraci, no to jest ateizm, no to nie jest w zasadzie moralność, no bo nie ma czegoś takiego jak moralność, nie ma narodu, nie ma granic, nie ma praw do samoobrony, nie ma prawa wolności, prawa do wolności wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ta różnica pomiędzy prawicą, konserwatywną, religijną i lewackimi socjalistami. Także kiedy ktoś mówi, że Joe Biden jest pobożnym katolikiem, no to ludzie po prostu przewracają oczami albo parskają śmiechem, no bo po prostu bo co innego zostaje zrobić. Także prawda jest no ciekawa, skomplikowana, no i dosyć dziwaczna. Biden może jest pobożny, no ale to w zależności od tego, co kto myśli, tak? Komunista, socjalista to co innego myśli, co znaczy pobożny. Taki katolik normalny, no to też rozumie to. W 2015 roku, kiedy właśnie jego syn umarł na raka, młody, 46 lat, no to wtedy on był wiceprezydentem pod Obamą, no i miał takie wywiad w telewizji ze Stephenem Colbertem. No Stephen Colbert też jest katolikiem, no i Biden to taką prawdę oczywistą tam powiedział, coś takiego w tym sensie, że wiara widzi najlepiej w ciemności. No. Także powiedział, że katolicyzm i wiara dała mu nieprawdopodobny sens pocieszenia, ulgi. Także chodził na msze i był w stanie być samotny, no i to przeżywał. Odmawiał różaniec. To bardzo go uspokajało, to było bardzo uspokajające przede wszystkim. No i to i w tym czasie właśnie ten jego gość Stephen Colbert wtrącił się, no i powiedział i przypomniał w sumie widzom i powiedział to Bidenowi, że on również miał taką tragedię, bo jako 10-letni chłopiec, no to stracił ojca i dwóch braci w wypadku samolotowym dla odmiany.
tak, także nawzajem się tak pocieszali. No ktoś, kto oglądał ten program, no to w zasadzie doszedł do wniosku, że ani jeden, ani drugi nie oszukiwał. To nie było udawane. To nie było robione na pokaż. No ale dzisiaj Biden, no to jest troszeczkę za starym prezydentem. No i wiemy, że w zasadzie on odszedł od nauki katolicyzmu, szczególnie na temat skrobanek. No i to jest zastanawiające. No i łatwe do jego oceniania, tak? To jest łatwo do powiedzenia, czy on może się deklarować pobożnym katolikiem, czy jego można określać pobożnym katolikiem. Ciekawe jest, że w tej swojej kampanii w 2020, no to Joe Biden to nie tylko milczał na temat tego, że nauka Kościoła katolickiego na temat skrobanek ogólnych jest taka, że zabrania, czy w pierwszym, czy w drugim, czy w trzecim kwartale, czy nie rozmawiał na ten temat, kiedy życie matki jest zagrożone. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, no to on przyjął taką pozycję, czy stanowisko dosyć ekstremalne i stanowisko za skrobankami, no niektórzy to mówią, że za życiem. Także są skrobanki na żądanie, są skrobanki w każdym momencie, no i są skrobanki z jakiegokolwiek powodu. No to jest ta ekstrema lewacka, trzy kwartały plus nawet godzina. Nie dość, że to jeszcze prezydent stara się wyczyścić, wyrzucić pierwszą poprawkę do wolności wyznania religii w ten sposób, że pro-choice, no to są za skrobankami. Pro-life, no to są za życiem. To wszyscy katolicy, chrześcijanie, którzy odmawiają partycypowania w różnych grupach, które zmuszają ich, żeby działali, czy dokładali ręki do aborcji. No i on w zasadzie usuwa prawa chrześcijan, żeby mieli prawa do decyzji za życiem. Wszystko jest po tej stronie lewackiej za wyborem, czy tam za pro-choice, czyli za skrobankami. No i w tym momencie on uzyskał zezwolenie właśnie od wielu liberałów, od wielu socjalistów, od wielu demokratów, że on zrobił. Zrobił ten układ z diabłem, zrobił ten układ z komunistami, zrobił ten układ z wojującymi ateistami. No i oni razem po prostu pchają tą furmankę komunizmu, no bo się dogadują. No i on zdradził. On podpisał układ, pakt z diabłem. Z katolickiego punktu widzenia prezydent Biden i jego punkt widzenia na świętość życia, no to jest, część ludzi mówi, że jest wstrętne i odrażające. Także ludzie, którzy idą w kierunku właśnie konserwatywno-republikańskiego, no to czują, że dzisiejsza administracja Biden, Kamala Harris, no to w zasadzie atakuje i ściga nie po amerykańsku ściga z takim jakimś strasznym zawzięciem. Ten chrześcijaństwo jest niszczone. No, można pomyśleć sobie, że tak jak w kolonialnej Ameryce były te wszystkie pokazówki tych ściganie czarownic, palenie czarownic, no to na dzień dzisiejszy to już bardzo blisko jest do tego, że ateiści właśnie są w stanie spalać katolików.
na dzień dzisiejszy, no to ogólnie ludzie, którzy chodzą do kościoła, czy chodzą do zboru, także czy katolicy, czy protestanci, no to oni mają tendencję statystycznie, oni głosują konserwatywnie, oni głosują republikańsko, no i wielu konserwatystów, republikanów identyfikuje się bardzo, bardzo mocno się identyfikuje z tym chrześcijańskim historią Ameryki, z tym całym, no Ameryka była zbudowana na Biblii, można powiedzieć, na chrześcijaństwie, na wierze w Boga, niezależnie czy protestanckie, czy katolicy. No i wielu ludzi właśnie to w ten sposób wierzy, pomimo tego, że bardzo często wierzy w to, siedząc w niedzielę przed telewizorem, a nie będąc w kościele. No i dla konserwatystów, katolików, no to Biden nie jest jakimś takim dziadkiem z rodziny. A zimnokrwista Kamala Harris, no to jest kompletna ateistka, kompletna komunistka. No i cała ta lewacka grupa, która ją po prostu uwielbia. Lewacy ją uwielbiają. No i ta zdenerwowanie, czy może nawet wściekłość katolików, no to pokazuje tą statystykę, dlaczego 80% prawicy nie wierzy w katolicyzm Bidena, no bo jak się popatrzy, że Biden w zasadzie mówi jedną ręką, przesuwa paciorki różańca, a drugą ręką podpisuje, zabiera prawa katolikom do tego, żeby mieli wiarę i że będą musieliby działać niezgodnie z własnym sumieniem, no to co mają chrześcijanie powiedzieć, co mają katolicy powiedzieć, że Biden jest katolikiem. Także no każdy ma swoją osobistą wiarę. Można być katolikiem, można się deklarować katolikiem, ale czy Biden jest pobożnym katolikiem? No raczej nie. No to jest to oszukaństwo, jest to granie na uczuciach, jest to pod każdym papieżem, przy każdym papieżu, niezależnie czy to Franciszek, czy Benedykt, czy Jan Paweł II, no to jest tak, że pobożny katolik raczej, że ktoś, kto popiera skrobanki do momentu urodzenia, no to nie może być nazywany pobożnym katolikiem. No tak, może bardzo niedobrzy, no i w tym wypadku wygląda na to, że Biden, jeżeli popiera skrobanki do momentu urodzenia, no to on jest bardzo złym katolikiem. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla republikanów, konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie. Dziękuję, że głosujecie na republikanów. Wybierajcie tak, jak powinniście. Każdy normalny człowiek rozumie, że jednak to, co dzisiaj Ameryka idzie w tym kierunku, no to nie jest to najlepsze. Przekaz dla socjalistów. Popatrzcie się, jeżeli jesteście socjalistami i myśleliście, że również jesteście katolikami i myślicie, że Biden jest katolikiem, dlatego na niego głosowaliście, no to widzicie, że to jest pomyłka. Patrzcie się na jego działania, patrzcie się na podatki, które nadchodzą, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się, co on robi na granicy, wszystko to, co Trump uporządkował, on rozwala, tam gwałcą, nadużywają dzieci, tam przerzucają te dzieci, gangi po prostu zarabiają ciężkie pieniądze, wszystko to jest zrobione po to, żeby po prostu partia demokratyczna miała więcej głosów. Czy to jest demokracja? No nie jest to demokracja. Czy to jest uczciwe? No nie jest to uczciwe. Wszystko, co to lewica robi, no to jest po prostu makabra. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.